Dzień dobry, nazywam się Stanisław Kiełb. Przeprowadzę z Państwem wykład dotyczący żołnierzy wyklętych. Żołnierze, tematem jest żołnierze wyklęci, ostatnie polskie powstanie, walczyć czy dać się zniewolić. Żołnierze wyklęci jest to pokolenie ludzi, którzy przeżyli swoje lata w okresie II wojny światowej, gdzie walczyli z okupacją niemiecką. Następnie po tak zwanym wyzwoleniu przeszli pod okupację sowiecką i tutaj musieli w nowej rzeczywistości toczyć walkę o wolną Polskę. Zbrojny opór przeciwko komunistom możemy podzielić na okres od 1944 roku do 1963 roku, kiedy to ostatni partyzant Józef Franczak, pseudonim Lalek, zostaje zabity przez komunistów. Zbrojny opór przeciw komunistom możemy nazwać jako ostatnie polskie powstanie, ponieważ w pewnym sensie nawiązuje to do powstania z 1863 roku, powstania styczniowego. Charakter tego powstania żołnierzy wyklętych był podobny do tego powstania z XIX wieku, ponieważ żołnierze wyklęci toczyli bitwy, potyczki o znaczeniu takim lokalnym, bez frontów i armii. Te działania nie były ze sobą w jakiś sposób skoordynowane. Miały raczej charakter samoobrony. I tak w zasadzie walczyli sami, bez poparcia ze strony innych państw, bez poparcia opinii międzynarodowej, która w jakiś sposób mogłaby im pomóc w tej walce z komunistami, ponieważ układy międzynarodowe już zapoczątkowane w Teheranie, a następnie w Jałcie, zadecydowały o tym, jak będzie wyglądać kształt przyszłej Europy. I niestety, na nieszczęście tych właśnie żołnierzy, Polska znalazła się pod wpływami Związku Radzieckiego. Żołnierze wyklęci swe korzenie mają w strukturach Armii Krajowej i są jakby kontynuacją idei i zasad, które przypisywane były Armii Krajowej. Początek oporu i walki już z Sowietami zaczął się pod koniec 1943 roku na terenach Kresów Wschodnich, kiedy to oddziały Armii Krajowej, szczególnie w okręgu nowogródzkim, oprócz działań przeciwko Niemcom, musiały walczyć z rosyjską partyzantką, która już po ustaleniach teherańskich 1943 roku wiedziała, że tereny te będą przynależne Związkowi Radzieckiemu. I Związek Radziecki poprzez swoich agentów i poprzez swoje oddziały zaczął już kreować na tych terenach politykę podporządkowania sobie ludności miejscowej Związkowi Radzieckiemu. Do tego dochodzi rozkaz naczelnych władz Armii Krajowej o przeprowadzeniu akcji burza na tych terenów. Akcja burza miała polegać na tym, że oddziały Armii Krajowej i władze cywilne podporządkowane rządowi w Londynie występowały jako gospodarze na danym terenie wobec wkraczających wojsk rosyjskich. Problem polegał na tym, że rząd emigracyjny, rząd w Londynie nie miał stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Radzieckim, ponieważ po odkryciu masowych grobów w Katyniu władze sowieckie zerwały relacje z rządem na uchodźstwie i przygotowały swój rząd, który ogłosił się, że jest
tym prawdziwym, tym prawomocnym rządem w lipcu 1944 pod przywództwem Osóbki Morawskiego nazwano to PKWN, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Ale ten proces przygotowania do przejęcia władzy politycznej w Polsce zapadł już właśnie w 1943 roku, przed odkryciem tych masowych grobów w Katyniu. I na rękę było Związkowi Radzieckiemu, że polski rząd na Zachodzie zachował się tak stanowczo i zażądał wyjaśnienia tej sprawy. A to jednocześnie dla Związku Radzieckiego był pretekst do tego, żeby zerwać właśnie stosunki dyplomatyczne z tym rządem w Londynie. Wracając do akcji Burza, która rozpoczęła się na terenach ziem wschodnich i później na tych terenach, które już po 1945 roku przypadły Polsce, wyglądało to w następujący sposób. Żołnierze Armii Krajowej brali udział, czynny udział w zdobywaniu konkretnych miejscowości, na przykład Wilna, Rzeszowa, Lublina, innych mniejszych miejscowości. Dochodziło do krótkiego porozumienia z jednostkami frontowymi, po czym na te tereny wkraczały oddziały NKWD i aresztowały żołnierzy podziemia. Niektórych, tak jak w przypadku Wileńszczyzny, jest to około 6 tysięcy żołnierzy, rozbrojono i wysłano do obozów w głąb ZSRR. Wyższych oficerów zazwyczaj rozstrzeliwano na miejscu. Wobec takiej sytuacji żołnierze ci z tych terenów za Bugiem usiłowali się przedostać na tereny Polski centralnej i tam, gdzie no, mogli się w jakiś sposób ukryć. Niestety, część z nich pozostało za tą linią Bugu i Sanu i tam jeszcze walczyli do lat 50., ale są to już wyodrębnione jednostki i zostało ich tam po prostu bardzo, bardzo mało. Po przekroczeniu tej linii Bugu-Sanu oddziały sowieckie postępowały podobnie jak na wschodzie. Wykorzystywały oddziały polskie do tego, żeby zdobyć informacje o Niemcach i zająć dane pozycje, zająć dane miejscowości, po czym następowało rozbrajanie żołnierzy Armii Krajowej i albo wysyłano ich do Rosji, osadzano w obozie koncentracyjnym takim jak w Majdanku lub kierowano do Armii Berlinga, która działała u boku Armii Czerwonej. Więc w ten sposób była to jakoś tak samo wstępowanie do Armii Berlinga, było to jakąś formą represji. Jednocześnie PKWN, który powstał w lipcu 1944 roku, zawarł porozumienie z władzami wojskowymi sowieckimi, gdzie zgodził się na to, żeby polskich żołnierzy sądzić, żeby mogły je sądzić władze sowieckie. I tak w 1944 roku Rosjanie przejęli około 16 tysięcy polskich żołnierzy i część została wysłana właśnie do żołnierzy Armii Krajowej, część została wysłana do łagrów w głąb Rosji, część została wcielona do Armii Berlinga. Wraz z powstaniem PKWN powstał też Urząd Bezpieczeństwa. I tutaj zaczęły się właśnie represje wobec tych żołnierzy, którzy swoją wcześniejszą służbę mieli w Armii Krajowej. Wydano akt prawny, który w październiku, tak zwany dekret o ochronie państwa, który zawierał 11 artykułów, z czego każdy z tych 11 artykułów opatrzony był sankcją, karą więzienia albo karą śmierci. I na przykład jeden z takich artykułów mówił:
Kto w czasie wojny zakłada związek mający na celu przestępstwo albo związek, którego istnienie, ustrój lub cel ma pozostać tajemnicą wobec władzy państwowej, albo kto w takim związku bierze udział, kieruje nim lub udziela mu pomocy, podlega karze więzienia lub karze śmierci. Dekret ten wychodzi w październiku, ale obowiązuje od 15 sierpnia roku 1944, czyli w czasie, kiedy trwa powstanie warszawskie. A władza PKWN uważa się na tym terenie za władzę samoistną i jedyną władzę na tym terenie. Więc zgodnie na przykład z tym artykułem 8, żołnierze Armii Krajowej, którzy brali udział w powstaniu warszawskim, ponieważ bez zgody PKWN to podjęli, podlegali właśnie karze więzienia albo karze śmierci. Do tego jeszcze trzeba zaznaczyć, że prawo to ogłoszone w październiku obowiązywało od sierpnia, ale no, jest to złamanie podstawowej zasady, że prawo nie działa wstecz. Do tego jeszcze trzeba zaznaczyć, że w sierpniu 1945 roku ogłoszona została amnestia. Amnestia ta niby była skierowana do żołnierzy, którzy walczyli w czasie wojny, no ale w szczególności do żołnierzy Armii Krajowej. I tutaj też no, działa to wstecz, tak? To prawo uchwalone w październiku działa wstecz i tak w zasadzie każdy, kto się zgłosił w ramach tej amnestii, no, mógł być sądzony z któregoś z tych 11 artykułów. Po ogłoszeniu tych aktów prawnych nie było to tajemnicą dla żołnierzy Armii Krajowej, że cała ta amnestia, że to jest tylko takie pozory. Pozory, żeby w jakiś sposób tych ludzi zachęcić do porzucenia, pozostania w konspiracji. Hieronim Dekutowski powiedział o tej amnestii, że amnestia to jest dla złodziei, a my jesteśmy Wojsko Polskie. Więc tutaj też ta amnestia no była różnie przyjęta w tym środowisku. Generalnie niewielu z tej amnestii skorzystało. A stosunek Urzędu Bezpieczeństwa do żołnierzy, którzy ujawnili się w tej amnestii lub pozostali dalej w konspiracji, wyraził kierownik UB w Lublinie, major Stanisław Szot w rozkazie, który brzmi: aresztowanych członków Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, WOUN za działalność przeciw PKWN i Armii Czerwonej, a którzy z różnych względów nie mogą być sądzeni, należy za okazaniem niniejszego rozkazu wydać przedstawicielowi Armii Czerwonej. Ile i kogo konkretnie z aresztowanych wydać należy, uzgodnić na miejscu z przedstawicielem Armii Czerwonej. Na wszystkich przekazanych należy zachować u siebie akta sprawy, odpisy, a dokładną listę przekazanych przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. Rozkaz taki był jedynie taką formalnością usankcjonowania działań, które już były prowadzone tak w zasadzie od kilku miesięcy. I właśnie takie postępowanie komunistów wobec członków podziemia niepodległościowego doprowadziło do tego, że wielu żołnierzy, którzy zaprzestali swojej już działalności po wojnie, musiało wrócić z powrotem do lasu. I tak szacuje się, że wiosną i latem 1945 roku w oddziałach partyzanckich walczyło około 20 tysięcy żołnierzy. Żołnierze podziemia też zostali pozbawieni pewnych złudzeń po tym, jak władze komunistyczne 27 marca 1945 roku aresztowały 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. A ta wspomniana przeze mnie wcześniej amnestia z 1945 roku była taką wybiórczą amnestią, ponieważ nie dotyczyła dowództwa Armii Krajowej i była tylko takim zwykłym wybiegiem, który miał pomóc władzom komunistycznym na zlokalizowaniu liczby ludzi, którzy mniej więcej pozostają jeszcze w konspiracji, a jednocześnie zebraniu o nich informacji. I po zakończeniu tej amnestii osoby te były inwigilowane
i były wzywane przez aparat bezpieczeństwa i wielu z nich właśnie po tym okresie straciło życie, ponieważ trafili do katowni UB i więcej z nich po prostu nie wyszli. Więc amnestia miała na celu rozpoznanie środowiska Akowskiego. Część oczywiście tego środowiska zorientowała się, że to jest oszustwo i nie skorzystało z tej amnestii i dalej pozostali w ukryciu. Armia Krajowa formalnie rozwiązała się w styczniu 1945 roku. Następnie jej zadania przejęła organizacja NIE, przekształcona później w Delegaturę Sił Zbrojnych na kraj. Chodziło o to, żeby mieć jakiś wpływ na oddziały, które znajdowały się w terenie, żeby w jakiś sposób koordynować tą akcję, które one dokonywały. Ale trzeba zaznaczyć, oddziały te nie działały same z siebie przeciwko wojskom Armii Czerwonej czy UB. Miała to zazwyczaj forma samoobrony, ponieważ zdawano sobie sprawę, że no liczba tej konspiracji płakowskiej to było około 200 tysięcy ludzi, a po 40, po zakończeniu wojny na terenie Polski około 1,5 miliona żołnierzy Armii Czerwonej stacjonowało, więc siły były nieporównywalne. Ale pomimo tego, że ta przewaga była tak duża, to te wystąpienia zbrojne przybrały miejscami formy takiej lokalnej wojny i nawet na tych terenach za Bugiem, na Wileńszczyźnie i Nowogrodczyźnie czasami się udawało, ale to miało oczywiście mniejszy charakter niż tutaj w tych w centralnej Polsce czy na Lubelszczyźnie, Rzeszowszczyźnie. W wielu województwach dochodziło do takich sytuacji, gdzie aparat partyjny i ten milicyjny czy aparat UB był po prostu likwidowany w danym terenie. Generalnie komuniści czuli się bezpiecznie w miastach wojewódzkich i w miastach powiatowych. Niestety w terenie jeszcze w tym okresie do końca 1945 roku czuli się bardzo słabo. No, nie mieli jeszcze rozeznania. Właśnie ta wspomniana przeze mnie wcześniej amnestia miała służyć temu, aby rozpoznać to środowisko. I wtedy też zaczęły się pierwsze aresztowania, pierwsze likwidacje, bo tak to nazwijmy, że to były likwidacje żołnierzy właśnie Armii Krajowej. Na przykład jedna z takich akcji w Gembertowie. Znajdował się tam obóz NKWD i udało się żołnierzom tym, którzy należeli wcześniej do Armii Krajowej, odbić swoich kolegów z tego obozu. W tym udało się uwolnić około 500 osób, które były przeznaczone do wywiezienia w głąb ZSRR. Trzeba zaznaczyć, że te organizacje, które, czyli Delegatura Sił Zbrojnych na kraj, no, nie była w stanie też kontrolować, więc w jakiś sposób i była inwigilowana i była rozpracowywana, więc po jej likwidacji 2 września 1945 roku powołano Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. I to właśnie był taki jakby punkt kulminacyjny działalności tych żołnierzy wyklętych. Jest to ten okres od tego 2 września 1945 do końca 1947 roku, kiedy ostatnia delegatura WiN-u zostaje zlikwidowana. W pewnym sensie zostali jej przywódcy, jej członkowie zostali aresztowani. Do tego jeszcze trzeba dodać, że oprócz tej amnestii z 1945 roku, w 1947 roku też ma miejsce amnestia, która już całkowicie rozładowywuje podziemie. Wówczas większość tych, która walczyła w podziemiu, ujawnia się. I po tym roku 1947 to już są mniejsze akcje. Jest to już taka schyłkowa faza działalności
żołnierzy wyklętych. I tym bardziej, że w 1946 roku ma miejsce akcja referendalna, a w 1947 roku mają miejsce wybory, które zostały, oczywiście referendum i wybory zostały sfałszowane i żołnierze, którzy przebywali w lesie, no zrozumieli, że no już nie mają szans na to, żeby w jakiś sposób walczyć dalej, ponieważ władza komunistyczna została tak samo przez Zachód zalegalizowana. Nie widzieli szansy na pomoc też z Zachodu. W związku z czym te wszystkie akcje powoli wygasały i ludzie, ci, którzy się nie ujawnili, przechodzili do takiej konspiracji, ale już nieaktywnej. Już nie angażowali się w żaden sposób. Po prostu kontynuowanie walki zbrojnej straciło jakikolwiek sens. Amnestia z 1947 roku objęła łącznie około 76 do 80 tysięcy osób. I też w jakiś sposób to podziemie też było no, zinwigilowane, ponieważ komuniści już posiedli bardzo dużą wiedzę na temat struktur tych konspiracyjnych i w bardzo prosty sposób mogli rozpracowywać to podziemie. Ale trzeba zaznaczyć, że ostatecznie całe to podziemie niepodległościowe zostało rozbite w połowie lat 50. W latach 50-52 to podziemie, ta działalność podziemia już coraz bardziej wygasała i ponieważ była bardzo rozdrobniona i szacuje się, że w 50 roku działało blisko 100 grup zbrojnych, to byli już tacy ludzie, którzy no nie mieli szans na to, żeby się ujawnić wcześniej w amnestii 1947 roku, bo było wiadomo, że według tych zasad, które były tam wtedy ogłoszone, no czeka ich więzienie, w najlepszym wypadku więzienie albo śmierć. Tak? Generalnie były to samodzielne oddziały, które no, nie przekraczały tam 10-20 osób. Taką zasadniczo do końca 1952 roku władze bezpieczeństwa zlikwidowały większość najgroźniejszych oddziałów partyzanckich. No, ostatecznie do tam w 1955 roku ostatnie potyczki odbywały się, ale to już były takie sporadyczne akcje. No, taką symboliczną datą jest 21 października 1963 roku, kiedy to walcząc z obławą SB i ZOMO na Lubelszczyźnie poległ ostatni niezłomny sierżant Józef Franczak Lalek. Bilansując te straty poniesione przez żołnierzy wyklętych w latach 44-63, należy wymienić liczbę około 8 tysięcy żołnierzy poległych w walkach, plus do tego około 30-40 tysięcy zamęczonych w więzieniach i w czasie śledztw, nieznaną liczbę wywiezionych do Związku Radzieckiego. Do tego trzeba doliczyć represje wobec rodzin tych żołnierzy, bo tu trzeba powiedzieć, że represje komunistyczne nie dotykały tylko osób, które walczyły, tylko także ich rodzin, dzieci, najbliższych współmałżonków. Takie osoby w świecie komunistycznym, gdzie władze komunistyczne decydowały o pracy, o szkole, bycie współmałżonkiem czy dzieckiem żołnierza wyklętego, no niestety godziło wiele trudności, czy dostanie się na studia, czy znalezienie dobrej pracy. Trzeba jeszcze dodać do tego, że osoby, które były sądzone w tych procesach pokazowych, no były to procesy nieuczciwe, powiedzmy sobie wprost, procesy były nieuczciwe, śledztwa, które toczyły się wobec tych osób były sfingowane,
odbywały się w okrutnych, że tak powiem, warunkach. Śledztwa takie trwały kilka miesięcy, gdzie bito, szykanowano, poniżano ludzi, żeby się przyznali do wymyślonych zarzutów, bo zazwyczaj tak ten proces wyglądał, że najpierw przygotowano zarzuty fikcyjne, zazwyczaj to o szpiegostwo na przykład się taki zarzut był, i później ukierunkowywano śledztwo w tym celu, żeby osoba aresztowana przyznała się do tego. I w ten sposób wielu żołnierzy zostało podziemia zgładzonych i usankcjonowane to zostało właśnie wyrokami sądów, w których sądach zasiadali sędziowie, którzy byli zależni od władzy komunistycznej, dostawali tak w zasadzie wyroki, pod którymi się tylko podpisywali. I w ten sposób szacuje się, że zostało zamordowanych około 50-60 tysięcy osób w Polsce właśnie w tym okresie powojennym poprzez właśnie te wyroki. Do tego komuniści doprowadzili jeszcze, żeby pamięć o tych żołnierzach, którzy walczyli w tamtym okresie, pomimo odwilży na przykład roku 56 czy pewnych zmian w latach 70, pamięć ta była zabijana. Nie wolno było mówić o żołnierzach wyklętych, nie można było mówić o tym okresie. Ten okres był przedstawiany jako okres chwały, ale dla osób pracujących w aparacie bezpieczeństwa. W 1956 roku miała miejsce amnestia i wielu tych żołnierzy, którzy siedziało we więzieniach, a nie zostało zgładzonych, wyszło na wolność, ale część tylko z nich została zrehabilitowana, a reszta musiała czekać na rehabilitację do lat 90. Ci, co dożyli, ale oczywiście nie wszystkim się to udało. Tak? Trzeba zaznaczyć jeszcze, że przebijanie się w świadomości społeczeństwa do opinii publicznej, dotarcie w wiadomościach o żołnierzach wyklętych no zajęło dużo. Dopiero tak gdzieś w 2010 roku zaczęto mówić oficjalnie. Uchwalono właśnie Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i ta pamięć dopiero po 70 latach tak w zasadzie zdołała się przebić do świadomości społecznej. Po przedstawieniu tego krótkiego zarysu walki żołnierzy wyklętych po 1945 roku zostawiam Państwa z pytaniem, czy warto było walczyć, czy trzeba było się poddać i dać zniewolić. Dziękuję za uwagę.